Cześć, tu Kubas Duba. Witajcie we vlogu. Dziś jest dzień mocno zakręcony, ponieważ wstałem o godzinie koło 8. Na 8 miałem do pracy, także 8:16. Teraz jest po 16:00. W ogóle to wczoraj bardzo późno wróciłem do domu, koło 3:00. Więc jak możecie się domyślać, średnio jestem wyspany. Natomiast średnio jestem też najedzony, muszę wspomnieć. Ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ właśnie jestem... wkraczam w swój tydzień roztrenowania, ponieważ będzie to dobra opcja, gdyż od następnego miesiąca będę pracował w innym miejscu. W związku z czym teraz ten tydzień będę pracował i w swoim miejscu, i tak trochę w tym nowym miejscu, żeby się wdrożyć, więc tak naprawdę nie będę miał życia, ale bardzo się jaram i naprawdę jest to takie dopełnienie roku zmian, które następują w tym roku, choć jeszcze mam 2 miesiące całe do zrobienia, więc przez te 2 miesiące może się wydarzyć jeszcze sporo rzeczy. Mam nadzieję, że się sporo wydarzy i będę robił wszystko ku temu, aby to zrobić. Jutro na przykład jadę do Gorzowa Wielkopolskiego tylko na chwilę, właściwie na kilka godzin, żeby też nagrać jeden film, więc to będzie mocno intensywny dzień i właściwie cały spędzony w trasie. Może wyjdę z kuchni, żeby nie było tak monotonnie. No, z uwagi na to, że dzisiaj jest sobota, a w sobotę zazwyczaj ostatnich kilka sobót mam w ten sposób zamysł dnia, że jest trening i jest jedzenie z moim znajomym Radkiem, którym się widujemy tak, żeby wzajemnie się, powiedzmy, motywować, bo Radek jest też taki mocno nastawiony na rozwój. Na rozwój jest nastawiony, Boże. Nigdy nie myślałem, że ja będę o takich rzeczach mówił na tym kanale. No ale chodzi o to, że dobrze jest się wzajemnie tak jakby motywować, pociągać do rozwoju, bo wydaje mi się to bardzo dobrym pomysłem. W ogóle też dużo spędzam czasu poza domem, tak naprawdę. W domu to ja ostatnio tylko śpię, chociaż też nie zawsze mi wychodzi spanie. Ale odkryłem, że doba nie musi koniecznie trwać do 22:00 i w kimono. Tylko można czasem zaryzykować i rozszerzyć sobie te godziny dnia do na przykład, nie wiem, 2:00, 3:00. No trudno, raz tam czy 2 razy w tygodniu, jak nie dośpicie, no to myślę, że nic się nie stanie. Tym bardziej, że nie jestem jakiś super stary, więc myślę, że spokojnie jestem w stanie to jakoś sobie skompensować i odespać się później. Albo na przykład w ciągu dnia też ostatnio robię takie power napy. Przykładowo w pracy, jak robię sobie przerwę, to zdarza mi się pójść na drzemkę. Nie? Mamy taką fajną sofę, można sobie zasłonić oczy, bo też zauważam, że to mega naprawdę daje, robi różnicę, jak się zasłoni oczy i się zatka uszy. Na przykład można bluzę sobie zawinąć dookoła głowy. Wiem, że to głupie się wydaje, aczkolwiek ograniczenie bodźców takich i słuchowych, i audiowizualnych daje możliwość wyciszenia się. Nie musicie koniecznie spać, tylko chodzi o to, żeby umysł odpoczął. Naprawdę czuć różnicę po takim power napie, że człowiek jest naładowany energią. To też jest ciekawa sprawa. W ogóle słyszałem, że dużo ludzi sukcesu robiło coś takiego, co się nazywa polimorfizm. Nie, sorry, jednak to się nazywa sen polifazowy. Już mi się pomyliło z poliamoryzmem, w ogóle nie wiem, o co chodzi. Jest to taka opcja, że śpicie nieraz po 8 godzin, tylko na przykład 2 razy po 4, albo nie wiem, kilka razy po 20, czy tam pół godziny. Czy jest to dobra opcja? Ja ostatnio z tego korzystam, czyli że śpię krócej w ciągu nocy, a na przykład w ciągu dnia sobie robię 2 drzemki. Na pewno nie jest to opcja dobra w dzień treningowy, ani dzień przed treningiem, bo wtedy w ogóle jakoś nie czuję mocy, to na pewno. Natomiast jeśli chodzi o wyspanie, jest ok. Nie wiem, czy ktoś z Was praktykuje, możecie dać znać w komentarzach, czy wyśpicie 6 do 8 godzin, czy na przykład rozbijacie sobie to na kilka faz. Dobra, spadam na trening, bo się zagadałem. Idziemy właśnie na burgera, tylko kurde, gdzie ten burger jest? Chyba tutaj. No dobra. A już i tak kiedyś cię pokazywałem na filmie. To odpasam tu. A no dobra. Jadę sobie do domu. Wielkie dzięki, Radek, za nagranie płyty, bo tutaj w samochodzie mam tylko odtwarzanie płytowe, a wiem, że jutro w trasie to bym się chyba zanudził, jeśli mowa o słuchaniu radia. Także jadę teraz jeszcze na stację zatankować auto, bo jutro mam ambitny plan, żeby wstać o 4:30 i wyjechać o 5:00.
każda minuta będzie na wagę złota. No i w ogóle ciekaw jestem tej trasy, bo chyba nigdy w życiu nie jechałem jeszcze w tamtą stronę Polski. W ogóle też chciałem powiedzieć o tym, że mamy z Radkiem taką dywizę, że jak się spotykamy, to staramy się na przykład odwiedzać jakieś nowe siłownie albo nowe miejsca do jedzenia, jeśli mowa o jakichś tam restauracjach, burgerowniach czy coś takiego. Bo to jest fajna opcja, zawsze coś nowego poznać, nowe miejsca. To rozwija, to uczy. Witam się z wami wieczorny doktorek. Mamy godzinę 22 z hakiem. Dokończę montować vloga i lecę spać naprawdę, bo jestem trochę wykończony. A jednak sen to podstawa. Mówiłem wcześniej w tym filmie, bo tak zauważyłem, że nie jest istotny. Znaczy, nie, inaczej. Nie mówię, że sen nie jest istotny, tylko jestem zdania, że jak czasem się poświęci sen na jakieś inne rzeczy, to nic się nie stanie. Natomiast wciąż pozostaje przy zdaniu, że sen jest podstawą w takiej dłuższej perspektywie. Także zapraszam na Instagrama, ponieważ tam będę wrzucał jutro jakieś relacje z kotów, także jeśli jest wśród was jakiś miłośnik kotów, pewnie dużo kobiet, mężczyźni, może też, choć byłoby to trochę dziwne, to zapraszam serdecznie. Ja się żegnam, życzę dobrej niedzieli, bo pewnie w niedzielę to wrzucę za chwilę. I do następnego filmu i szerokości.